Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu tematy, które widzimy na ekranie. Nasdaq wygenerował sygnał kupna w tym miejscu. To podobny sygnał kupna do tego, który wystąpił tutaj. Nikt nie wie, co będzie. Stop loss na poziomie 19294 i koniec analizy. Podobna sytuacja na S&P 500. Od wika, taka sama jak tutaj. I przy okazji, formacja RGR. Stop loss dla pozycji 5600. Warto zauważyć, że stop loss jest już ustawiony na 0 i ta pozycja nie przekształci się w stratę. Podobnie Nvidia po zrobieniu klasycznego retestu ustawiła formację RGR z targetem na 160. Już na tej pozycji nie stracimy. Stop loss ustawiony na 0 znajduje się na poziomie 113. Dla odważnych fala piąta w piątej. I to może być dołek. Wybicie linii trendu spadkowego wygeneruje nam sygnał kupna. Kluczowy poziom to 25. Kolejna spółka, która dużo spadła i właśnie wybiła linię trendu spadkowego. I trzeba podjąć decyzję, czy to rozgrywamy, czy nie. Z kolei na CCC prowadzimy trailing stop loss po tej linii trendu. Warto przypomnieć, że systemowy sygnał kupna został wygenerowany w tym miejscu. Inwestorzy pytają, gdzie znajduje się opór na CCC. Podaje poziom 196,43. I teraz, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, czy musimy świadomie zamykać się w celi, handlując na giełdzie. Bo nawet jeżeli ktoś jest traderem, to nie jest wolny, jeżeli ma 18 monitorów, bo właśnie stworzył kolejną kulę i łańcuch. I trudno czasem uwierzyć, że istnieją tak zwani profesjonalni traderzy, którzy przechwalają się swoją kolekcją monitorów. I kiedy tam siedzą wśród tych monitorów, zatruwają się promieniowaniem, patrząc na rynek. I to jest trochę śmieszne, takie cofnięcie w czasie do lat 90., kiedy patrzyło się na wiele monitorów. Powinniśmy zacząć przyzwyczajać się do laptopa i jego małego ekranu. Przyzwyczajono nas do handlu na wielkich, gigantycznych monitorach i nie możemy sobie wyobrazić, że można handlować z laptopa. Laptop powoduje, że zamiast wielkiej kuli u nogi mamy swoją małą kulkę na łańcuszku, przyczepioną do nas każdego dnia. Myślenie standardowe jest następujące. Jeżeli nie będziemy w danym konkretnym miejscu w day tradingu, przykładowo od 9 do godziny 17, to nie zarobimy pieniędzy, że musimy swoje odsiedzieć w naszej celi, w naszej klatce, z wielką kulą u nogi przyczepioną na wielkim łańcuchu. I nawet jeżeli pomalujemy tą kulę i łańcuch na swój ulubiony kolor, na tych monitorach powiesimy różne naklejki albo zdjęcia, na przykład swojego ukochanego zwierzaka, to te zdjęcia i rysunki na krawędziach naszych monitorów sprawią jedynie, że nasza mała cela więzienna stanie się ładna i piękna, ale to nadal będzie cela więzienna, w której siedzimy. I ktoś powie, spójrz, jak piękne są ściany mojego więzienia, wyposażoną w 18 monitorów. Spójrz na moją kulę z łańcuchem. Czy podoba Ci się ten piękny kolor, na jaki tą kulę pomalowałem? I czas, aby trader stwierdził, że nie podoba mu się żaden kolor, bo chodzi o to, żeby nie być jockeyem za biurkiem. Jeżeli ktoś nie może zarabiać pieniędzy na jednym ekranie, to nie uda mu się tego zrobić na 2, 3, 4 czy 18. Co więcej, prawda jest taka, że szybciej stracimy pieniądze na 2 ekranach. Dlaczego? Bo im więcej ekranów, tym większą liczbą informacji jesteśmy bombardowani.
Jeżeli odpalimy 6 ekranów, to liczba bombardowania zwiększy się 6-krotnie. Podsumowując, jeżeli robimy day trading, to staramy się handlować do godziny dziennie. Idealna jest strategia, która ogranicza ten czas do 20 minut dziennie i wystarczy mały laptop. Na 20 minut dziennie to każdy czas znajdzie, a potem nic nas rynek nie obchodzi. Siedzenie po 15 godzin dziennie zamyka day tradera w celi z kulą u nogi i bez znaczenia, jak wspaniale sobie tą klatkę wyposaży. Zatem jeżeli handlujesz na przykład 15 godzin dziennie, zgadując każdego dnia, co zrobi rynek, to jeszcze nie jest za późno. Oto ty, zapewne pobity, ale nie poobijany, na deskach, ale nadal w grze. Przetrwasz, jeżeli to zmienisz. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.